Tak, przed tym meczem zdawałem sobie sprawę, że mam 9 punktów przewagi nad drużyną z Pacanowa i następne kolejki, mówię, też gramy z drużynami, które biją się o utrzymanie i powiem szczerze, że w założeniach przedmeczowych chcieliśmy po prostu w najgorszym wypadku zremisować na 0-0 bądź 1-1, bo ten wynik po prostu dawał nam już 1000% utrzymanie, a że po prostu graliśmy też konsekwencji z tym, że ten mecz nie był piękny dla oka, bo i to też było słychać po reakcji.